Nareszcie jakaś normalna pogoda, powiem tak. Ostatni dzień non-stop deszcz. Dzień w dzień padało. 2-3 godziny przerwy, znowu deszcz. 2 godziny przerwy, znowu pada. W nocy pada, w dzień pada. I tak kilka ostatnich dni. Raz przyjechałem na rybki. Deszcz padał. Sobie tak siedzę pod parasolem, mówię, żeby nic mi nie wzięło w ten deszcz. Pojadę do domu bez brania, przynajmniej nie będzie problemu, nie będzie holu. Ledwo co pomyślałem, odjazd, branie w deszcz. Musiałem holować, ryby wyholowałem. Mówię tak, wypuścić, pokazać do kamery. Mówię, jak do kamery, jak pada. No i tak jakoś kamera pod parasol. Ja za parasolem. Tutaj z brzegu woda kapie mi na głowę, na daszek, ale jakoś ryby przytrzymałem do kamery, żeby pokazać. Szybko wypuściłem, zmokłem. Takie są uroki wędkowania w deszczu, uroki takiej pogody. No ale pogodę nie możemy sobie wybrać, nie możemy sobie kupić, zamówić. Przyjmujemy to jak jest, nie? Dwa dni temu przyjechałem znowu sobie zanędzić moje miejsce. Spotkałem kolegę, mówię mu, no za dwa dni przyjeżdżam. A mówi, też miałem przyjechać, wiesz, ale patrzyłem na pogodę tam od strony Francji, wielkie deszcze przychodzą, grad, a nie idę, nie jadę, nie. I ja mówię, nie wiem, stanę, zobaczę, jaka będzie pogoda i tyle, nie, będzie grad, to nie pojadę, nie, będzie mrzawka, to pojadę, znowu zmoknę, nie. No, wstałem dzisiaj, mrzawka była, ale mówię, dobra, pakuję się, nie. Szybko zobaczyłem na internet, jaka pogoda będzie, nie, w ciągu całego dnia. Do południa mrzawka, od południa słoneczko i ma się wypogadać, nie? No i tak było, no. Rozpakowałem się, parasol troszeczkę zmoknął. Już o południe wyszło słonko, wiatr przydmuchał chmury. Także parasol mi obeschnął i bardzo dobrze, przyjemnie się siedzi. Do tej pory miałem dwa brania, pierwszy karp był mały. Udało mi się go odpiąć zaraz przy brzegu, bez użycia podbieraka, prosto w wodzie. Drugie branie miałem, karp troszeczkę większy. Już musiałem go podebrać, zmoczyć sobie podbierak. Ale podbierak powiesiłem, wysuszy się, obeschnie, zanim się spaguje. Mata będzie mokra. Ale taki problem to nie problem, nie? Co jeszcze? Aha. Dzisiaj siedzę na innym miejscu. Woda ta sama, ale miejsce inne. Przyjechałem i zjeżdżając z autem w stronę jeziora, zawsze sobie staję na drodze i patrzę sobie na moje miejsce, nie? Jest po drugiej stronie tego jeziora, ale z ulicy bardzo dobrze widzę. Staję, odwracam głowę w lewą stronę, patrzę na moją miejscówkę na drugiej stronie brzegu i co widzę? Dwa parasole. Mówię, no ładnie ktoś mnie podsiadł, nie? Nie wiem, czy ktoś mnie widział, jak nęcę mnie podsiadł, czy po prostu nieświadomie przyszedł, usiadł sobie i tyle, nie? Ale z drugiej strony, komu by się chciało, oprócz mnie oczywiście, od strony parkingów na drugą stronę jeziora iść, nie? Gdzie przy parkingu, zaraz przy aucie mogę również do wody zejść, wędki pozarzucać i zaraz przy aucie być, nie? Żadnego noszenia, nic, nie? To tylko mi się tak chce. No ale dobra, biorę to tak jest, było zajęte. Długo się nie zastanawiałem, usiadłem sobie na miejscu, które obławiałem w tamtym roku. Miejscówkę dobrze znam, znam głębokość, wiem jak daleko muszę zarzucać, wiem dokąd spad idzie, gdzie już przechodzi dno na płasko. Także w te miejsce szybko pozarzucałem, gdzie kończy się spad, a już idzie na prostą. Po 20 kulek szybko strzeliłem na jedną wędkę. Szybko parasol, wszystko sobie porozbijałem, usiadłem sobie, nalałem sobie herbatę. Wziąłem sobie lornetkę i tak patrzę na tą moją miejscówkę, czy jeszcze siedzą, co robią, a oni się pakują. Mówię, ludzie, pół godziny bym przyjechał później, to bym sobie tam usiadł, nie? Ale mówię, nie, już się nie zwijam, już się nie przeprowadzam, zostaję tutaj, nie? No i zostałem. Te dwa brania zaliczyłem.
No ale następne zasiadki, dalsze nęcenie, oczywiście znowu na tamtej miejscówce. I mam nadzieję, że już mnie nikt nie podsiądzie. No i tam będę nęcił i następnym razem spotkamy się znowu z tamtej strony, nie? Także na dzisiaj by było na tyle z mojej strony. Żegnam się z wami i do zobaczenia.